Ale na początku chciałbym was wprowadzić w ogóle w choroby rzadkie. Zdaję sobie sprawę, że wielu z was jest tak już zaznajomionymi z tym problemem choroby rzadkiej w przypadku swojego dziecka, że to, co będę mówił, to może być truizmem, czyli powtarzaniem tego, co już wiecie. Natomiast w jakiej sytuacji jesteśmy w Polsce, w Europie, na świecie i gdzieś tutaj na tej sali? Drugą część tej swojej prezentacji przeznaczę dla dzieci z zespołem Dyrk 1A. Będzie dość dużo czasami informacji, to nie tylko z mojej strony, ale z innej, także od razu przepraszamy i przyjmujemy na swoje barki wszystkie winy, trudności, błędy. Jakby ktoś chciał nas trochę pobiczować, to wieczorem przy ognisku chętnie się pochylimy. Trochę się boimy tej genetyki. Tu chciałbym ją przybliżyć. Genetyka człowieka jest bardzo rozległą dziedziną. Z niej się wywodzi genetyka medyczna, a tą specjalizacją medyczną najbliższą pacjentowi jest genetyka kliniczna. A więc ta genetyka służy pacjentom z chorobami rzadkimi. Do niedawna bardzo lekarze, w większości lekarze bali się tej genetyki, bo eugenika, bo doprowadzę do trudnych wyborów prenatalnych, bo są pewne pytania, na których nie ma odpowiedzi i tak dalej. Natomiast ta genetyka jest podstawą dla 80% chorób rzadkich, jeżeli chodzi o rozpoznanie, znajomość tej przyczyny, no i możliwości to oczywiście terapeutyczne. Jak wiecie, pacjenci z chorobami rzadkimi coraz częściej są pacjentami hospitalizowanymi w naszych szpitalach. A więc spada liczba dzieci hospitalizowanych z takich innych chorób przewlekłych, które jesteśmy w stanie zająć się ambulatoryjnie. Natomiast system zaczyna widzieć ten problem, że nawet na poziomie szpitalnictwa dzieci z chorobami rzadkimi stają się coraz bardziej wyraziste. Te dzieci, ci pacjenci potrzebują wielokierunkowego wsparcia, wieloletniego wsparcia. Jest to problem nie tylko medyczny, ale też społeczny, ekonomiczny, który zaburza funkcjonowanie całej rodziny. Choroby rzadkie dotyczą wszystkich dziedzin medycyny. To nie jest tak, że dotyczą tylko niepełnosprawności intelektualnej. To są nowotwory, to są też choroby kardiologiczne wieku dorosłego. Każda dziedzina medycyny ma w sobie choroby rzadkie. Natomiast najwięcej z nich dotyczy dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Definicja choroby rzadkiej opiera się nie na objawach, tylko na częstości występowania. Na różnych kontynentach ta definicja jest różna. U nas w Europie to jest jedna osoba na 2000 osób populacji. Dla przykładu trisomia 21, czyli potocznie zwany zespół Downa, nie jest chorobą rzadką, bo występuje z częstością około 1 dziecko na 750 urodzeń. W związku z tym to się wydaje 1 na 2000, że to jest mało. Natomiast to jest definicja choroby rzadkiej, która skupia te wszystkie choroby z różnych dziedzin medycyny. Jest ich około 8000, dotyczą w Polsce około 2,5-3 miliona osób. A więc jeżeli my mówimy mało nas z Dyrk 1A, z Syngap 1, a wszystkich razem nas jest około 3 milionów. Stanowcza większość tych chorób dotyczy dzieci. Do drugiego roku życia w 70% te choroby się ujawniają. W większości towarzyszy im właśnie niepełnosprawność ruchowa, behawioralna czy intelektualna. W dużej części te choroby mają ciężki przebieg, jak w znaczącej części niestety prowadzą do przedwczesnych zgonów. Czasami się zastanawiamy właśnie, dlaczego dotyczy to akurat nas, a nie kogoś innego. I trudno to wytłumaczyć w kilku słowach, ale w tej genetyce często los nie zna pamięci i nie ma odpowiedzi, dlaczego ja. W ogóle jeżeli chodzi o występowanie chorób genetycznych, to są one często wynikiem bardzo skomplikowanego procesu rozwojowego życia. Gdyby był ten proces znacznie łatwiejszy, krótszy, to bylibyśmy muszkami owocowymi. W sumie można powiedzieć, że nasze dzieci z zespołami genetycznymi płacą dług za to, że my jesteśmy jako ludzkość. Gdyby ten rozwój człowieka był bardzo prosty, to tych błędów może, które się zdarzają totalnie przez przypadek, by nie było. Ja oczywiście mówię bardzo ogólnie, bo są też pewne zaburzenia rozwojowe wynikające z wpływów środowiskowych, tak jak płodowy zespół alkoholowy,
Są też choroby genetyczne, które wyraźnie dziedziczą się od któregoś z rodziców albo od obojga rodziców. Natomiast stanowcza większość z nich to jest przypadkowy błąd w czasie procesu tworzenia się życia. I że nie ma czynnika zewnętrznego, który je wywołuje. Nie ma żadnej przyczyny. Pomimo tego, że cały czas o tym myślimy, gdzie ta wina, gdzie to miejsce, w którym się to stało. Naukowo potrafilibyśmy to opisać, dlaczego powstają wady rozwojowe. Natomiast jakbym miał to w jednym, dwóch zdaniach określić, to tak jak powiedziałem, jest to integralna część rozwoju życia. A więc nie da nam się wyeliminować występowanie chorób rzadkich uwarunkowanych genetycznie. One były, są i będą. Kwestia jest oczywiście szybkiej, sprawnej diagnostyki i odpowiedniej terapii. Bardzo to jest ważne, szczególnie dla decydentów, mówiąc o tym, że to nie jest tylko problem medyczny. Ja wiem, że wy to czujecie, jeszcze raz powtarzam, że to jest truizm, że ja to mówię, ale żebyście też widzieli, że my tak mówimy ministrom, wszystkim innym rządzącym, że jest to również problem społeczny, jest to problem ekonomiczny, nie tylko dla was, ale też dla całej ochrony zdrowia, dla instytucji, które zarządzają systemem zdrowia. I jest to cały czas dla nas problem naukowy. Stąd będziemy też mówili w tym aspekcie, kierując do was prośbę na przykład o wypełnienie ankiety dotyczącej objawów klinicznych u swojego dziecka. Jak osiągnąć ten cel, jakim jest poprawa opieki nad dzieckiem z chorobą rzadką? Przede wszystkim opieka kompleksowa i skoordynowana. I oczywiście teoretycznie można byłoby o tym dużo mówić, natomiast w praktyce jest to bardzo trudne, bo system nie jest w ogóle na to przygotowany. I my staramy się własnymi siłami czasami zrobić taką opiekę skoordynowaną i też nam doskonale wychodzi to w sposób doskonały. Współpraca między specjalistami, którą uruchamiamy, cały czas ona funkcjonuje. Natomiast również musimy przebijać głową mur, żeby taką współpracę posiadać. Czy współpraca między lekarzami a organizacjami pacjenckimi, czyli właśnie tak jak dzisiejsze spotkanie, to też ma sens dla poprawy całości opieki nad dzieckiem z chorobą rzadką. To właśnie rodzice dzieci z chorobami rzadkimi, z DYRK 1A, z SYNGAP 1, z KRIDUSZA, są najlepszymi specjalistami od choroby swojego dziecka. To wy potraficie najlepiej zdefiniować pewien problem, którego czasami my nie zauważamy. Ktoś może oczywiście zarzucić mi, że przecież sam rodzic sobie nie zoperuje serca u swojego dziecka. Owszem, że nie. Natomiast chodzi mi o to, żeby dobrze zdefiniować ten problem, który dotyczy dnia codziennego. Jeżeli tworzymy rekomendacje dla chorób rzadkich, nawet międzynarodowe, to zawsze istnieje partnerstwo z rodzicami. Czyli wy sami, rodzice, musicie się dopominać swojej obecności, idąc za przykładem również zachodnim. Że to nie jest jakby tylko nasza specyfika. I współpraca między lekarzami i naukowcami, to już o tym mówiłem, bez tej nauki często sobie tutaj nie radzimy. No i wsparcie instytucjonalne i proceduralne. Ta współpraca z rodzicami jest ujęta pięknie w filmie Ole i Lorenza. Jeżeli ktoś może znaleźć sobie w internecie, bo to jest jeszcze kaseta wideo, to obejrzyjcie sobie. To rodzice stworzyli koncepcję powstania leku. Do tej pory ten Ole i Lorenza wypisujemy na import docelowy. Nie pomaga on tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast to pokazuje, że w was często są takie kompetencje, których na przykład nawet my, specjaliści, nie mamy. I to partnerstwo w tym działaniu na rzecz choroby rzadkiej może przynieść spektakularny efekt. I te spotkania, tak jak dzisiejsze, organizujemy już od dawna i teraz przerzucę te wszystkie zdjęcia, ale widzicie, nasze żony, nasze rodziny mówią, że brakuje już nam weekendów w czerwcu i we wrześniu, szczególnie w czasie, żeby móc organizować tych spotkań jeszcze więcej. Bo jeżeli mówimy, że jest 8 tysięcy chorób, to zobaczcie, ile jest tych potrzeb. A nas, zajmujących się problematyką chorób rzadkich, jest niewielu. Bez wątpienia każdy, kto dzisiaj będzie występował, jest pasjonatem też tego, co robi. A to nie jest tak, że możemy tej pasji wymagać od każdego, kto uprawia zawód medyczny. Nawet przejmujące było dla mnie spotkanie we wrześniu
dla rodzin dzieci z genem SADB2, gdzie było więcej wykładowców niż samych rodzin. Nie? No i te konferencje rodzicielskie. Co jest ważne, też również na podstawie tych spotkań tworzymy pewne rekomendacje. To jest przykład artykułu dla pediatrów, dla lekarzy rodzinnych, który stworzyliśmy po spotkaniach rodzicielskich. Czyli piszemy rekomendacje, właśnie zbierając tą informację od Was, żeby dawać Waszym lekarzom wytyczne już medyczne, jak postępować. O czym też będziemy mówić. I chciałbym to mocno podkreślić, chociaż to też brzmi górnolotnie, ale nie ma takiej choroby, której częstość występowania byłaby tak rzadka, że nie wymagałaby naszej szczególnej uwagi. Szczególnie tutaj dotyczy to rodzin dzieci z DYRK1A czy z SYNGAP1. Ta diagnostyka ma sens. I to też niektórzy mówią, po co diagnozować? Są niejednokrotnie takie głosy. Przecież i tak jest, widzisz, niepełnosprawny. To po co my będziemy w ogóle wydawać na to pieniądze, żeby znać tą przyczynę? Przecież to jest takie bardzo skomplikowane i drogie. Przede wszystkim, owszem, większość chorób nie ma własnego leku, ale znamy przebieg choroby, znamy historię naturalną, wiemy, jaką terapię włączyć, wiemy, czego unikać, jaką zastosować profilaktykę. Często ustalamy odpowiednie rokowanie, nawet czasami unikając terapii, którą uznajemy za daremną. To wszystko jest bardzo istotne. I jeszcze jedno, ustalamy poradę rodzinną. Dla siostry, dla brata, dla tej mamy, która chce być jeszcze raz w ciąży, dla innych członków rodziny, może dla samej osoby również, bez znajomości dokładnej przyczyny nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co to oznacza dla innych członków rodziny. Ten efekt wczesnej diagnozy jest mierzalny. On jest policzony i na poziomie medycznym, i na poziomie psychologicznym, społecznym czy ekonomicznym. A wiemy, że dzieci niezdiagnozowane spędzają wiele czasu w szpitalach, poddawane są licznym testom. Każdy z Was ma to doświadczenie, że zanim ta diagnoza została postawiona, to mieliście już teczki różnych kart informacyjnych. Wszystkie one, albo prawie wszystkie, były związane z poszukiwaniem przyczyny, wykonywaniem wielu badań dodatkowych. I to jest tak zwana odyseja diagnostyczna. I my też o tym mówimy. I to właśnie się kalkuluje, że średni czas na rozpoznanie choroby rzadkiej u dziecka to czasami kilka lat. Jesteśmy w stanie to zrobić szybciej, znacząco ograniczając koszty dla ochrony zdrowia. I to w jaki sposób jest to ten mierzalny efekt ekonomiczny. To i tak słabo przekonuje innych. Ale cóż z tego, że rozpoznamy czasami? Emilka trafiła do mnie na konsultację w ramach hospicjum. Emilka miała rozpoznany zespół Edwardsa, który jest zespołem określanym jako letalny. Orzecznik powiedział do mamy i do taty, co wy chcecie? Przecież ona ma takie ładne oczy, przecież ma dwie nóżki, dwie rączki. Co wy chcecie od tego dziecka? Jakie orzeczenie? Pomimo istniejącego, udokumentowanego rozpoznania, tu jest napisane, że orzecznictwo to była Wałbrzycha, że tą Emilię, która 3 miesiące później temu zmarła z powodu tej swojej choroby zasadniczej, nie zalicza się do osób z niepełnosprawnością. Wtedy to było 850 zł. To przeskoczymy, bo już mówię. No i oczywiście mamy rozpoznanie i pojawia się druga odyseja, terapeutyczna. Jednak chcielibyśmy nasze dziecko wyleczyć. My mówimy, nie da się. No to chcielibyśmy leczyć, poprawić jego jakość życia, snu, zachowania, poznawczo, mowy i tak dalej. Natomiast prawdą jest, że tylko 5% wszystkich tych chorób rzadkich, o których mówimy, ma leczenie celowane, czyli takie dedykowane, które jest w stanie zatrzymać, a czasami nawet odwrócić historię naturalną. W pozostałych jest leczenie objawowe, rehabilitacja. To wszystko jest bardzo istotne. I my nawet podkreślamy również dzisiaj, każdy z wykładów będzie to podkreślał, że jest najważniejsze. Chcielibyśmy rozpoznać, jak już mamy rozpoznawać, taką chorobę jak rdzeniowy zanik mięśni, gdzie już teraz mamy 3 leki, które działają u podstaw i są w stanie uratować dzieci, które wcześniej umierały. Powiem Wam jeszcze taką zależność. Onasemnogen apeparwowek. Im droższy lek, tym trudniej się nazywa, aż nie można go wymienić. To jest ten Zolgen SMA, czyli terapia genowa. Ale zobaczcie, na te 8,5 tysiąca chorób rzadkich, w większości uwarunkowanych genetycznie, leczenie jest tylko w 650 i tam nie ma ani dyrka, ani syngap, ani kidusza. Leczenie jest dietetyczne, mówię o wrodzonych wadach metabolicznych. Enzymatyczna terapia zastępcza, dajemy sztuczny enzym tego, którego brakuje. Tylko 28 chorób
spośród wszystkich, jakie są. Czasami wykonujemy przeszczep szpiku, przeszczep wątroby, celowane suplementy, terapia immunoglobulinami. Terapia genowa jest dostępna w Stanach Zjednoczonych dla 12 chorób. Z tym większość z nich to są nowotwory, immunologia niezwiązana z tym problemem, z którym Państwo się borykacie. W Europie tych chorób jest 5-6 może, które mają terapię. Liczba tych badań klinicznych mocno wzrasta. Do 202 badania spośród 2200 badań już są w fazie trzeciej, czyli jakby krok przed wprowadzeniem leku na rynek. Natomiast większość z nich dotyczy onkologii. Natomiast zwiększa się też liczba tych badań klinicznych związanych z edycją genów, szczególnie jeżeli to są mutacje punktowe. Czyli DYRK1A, SYNGAP1 mają szansę. Kridusza niebędący efektem mutacji punktowej tutaj szans nie ma. Jak zrozumieć tą genetykę? Od chromosomu, czyli od chromosomu 5P do pojedynczych genów jest bardzo, bardzo długa droga. Łatwiej jest diagnozować delecję 5P niż mutację punktową w danym genie. Oczywiście to się zmienia cały czas. I mamy takie trzy poziomy, i żeby to lepiej zrozumieć. Jakbyśmy porównali chromosomy do kraju, to pojedynczy gen to są ludzie, którzy w tym kraju mieszkają. I to jest są poziom chromosomowy, tak jak Kridusza, jest to poziom mutacji genowych w pojedynczych genach, tak jak DYRK1 czy SYNGAP i inne mechanizmy, których tutaj nie będę wymieniał, które wymykają nam się z wszystkich schematów. A więc cały ten proces diagnostyczny jest naprawdę skomplikowany. To nie jest tak, że można zrobić jedno badanie, które wszystkie problemy rozwiąże. Nawet WES nie jest takim badaniem, że rozwiąże wszystkie problemy. A więc różne badania stosujemy przy różnego rodzaju chorobach, jeżeli chodzi o ich etiopatogenezę. I możemy wykonywać badanie celowane, jeżeli widzimy dziecko, które tworzy obraz zespołu delecji 5P, wykonujemy badanie celowane, nie musimy szukać. A czasami robimy badania szerokoprzepustowe, bo nie wiemy, gdzie ulokować tą przyczynę. I różnica między tymi badaniami, jak na przykład zwykły kariotyp, który możemy zrobić, najczęściej się wykonuje, to jest tak, jakbyśmy widzieli skarpetki w szufladzie. Akurat są dwie skarpetki, dwa chromosomy pasuje do siebie. Wszyscy wiedzą, że skarpetki się gubią w pralce, prawda? To łatwo sobie to przełożyć i później zapamiętać. Więc zrobienie tego kariotypu to jakbyśmy otworzyli szufladę ze skarpetkami. Ale teraz, jeżeli tą skarpetkę nałożymy na stopę, to dopiero wtedy widzimy, że jest dziura na dużym palcu albo napięcie. A więc badanie to nam znacznie szerzej pokaże etiologię zaburzeń rozwojowych. A gdybyśmy tą skarpetkę rozpruli i wyciągnęli tą jedną nić, to jest dopiero DNA. I w tym DNA są geny. I taki gen jest zbudowany z wagonów, czyli egzonów, których jest dziesiątki. A mutacja to jest uszkodzone siedzenie w wagonie piątym pod oknem w jednym z tych 23 tysięcy pociągów, jakie mamy w tej nici, która buduje te skarpetki. Które leżą w szufladzie. I tak samo tutaj mamy badania celowane, gdzie widzimy ten problem. Jak na przykład widzicie dzieci z nieproporcjonalną niskorosłością, achondroplazja. Prawie wszystkie mają jedną tylko konkretną mutację. Więc możemy jedno siedzenie w wagonie trzecim pod oknem zbadać i to nam wystarczy. A w większości musimy szukać, wykonywać badania szerokoprzepustowe, żeby dziecko z DYRK1A czy SYNGAP1 uzyskało diagnozę. I również pojawiają się metody, które możemy porównać wodospad Niogara do kapioce wody z kranu. I mamy bardzo różne badania, o których też wiecie, słyszycie medialnie, tak zwane sekwencjonowanie następnej generacji, które może być w wersji panelowej, czyli wybieramy sobie grupę genów, może być w wersji, że badamy wszystkie wagony, wszystkich pociągów, czyli wszystkich genów, jakie człowiek ma, albo cały genom, czyli badamy całą przestrzeń naszych nici DNA. I zobaczcie, jaka to jest różnica. To badanie wszystkich genów to jest około 1%, 1,5% maksymalnie całego naszego DNA. To jest tak zwany WES. Tam mieści się informacja o częściach kodujących tych 20 kilku tysięcy genów. A cały nasz genom to w większości jeszcze są znaki zapytania. Jak my dużo jeszcze nie wiemy spośród tej genetyki. I to jest badanie już genomowe, czyli tak zwany WGS.
I nam się wydaje, że my tak dużo wiemy, że to takie wszystko proste, bo macie Państwo już rozpoznanie i wydaje Wam się, że to rzeczywiście jest takie proste. Ale jak wchodzimy do tego lasu, to my się też tam gubimy. Nie zawsze znajdujemy rozpoznanie. Chociażby mamy wiedzę, mamy narzędzia, mamy duże trudności w postawieniu ostatecznego rozpoznania.